Oła. Oła. Oła, Pugaczowa. Dobra. Pugaczowa. Dobra, idę. Co tam masz? Tańczyć mi się chce. Ale dobra, to nie, ale czas, i miejsce. To nie czas i miejsce. Mam dla ciebie kilka smacznych newsów. No czekam, czekam. Widzowie też. Widzowie też czekają. Za mundurem, panny sznurem, a ja słyszałem, że... Zależy którym. No. Ale co, ja słyszałem, że wychodzisz za mąż. Znaczy, są takie pewne przesłanki. Jeszcze czekam tutaj na raport. Potwierdzenie! Z firmy konsultingowej, ale... Jesteśmy na dobrej drodze. Dobrze, słuchaj, przygotowałem dla ciebie kilka newsów, a właściwie tylko jeden news a propos sukien ślubnych, bo nie wiem, czy wiesz, ale pojawił się teraz taki trend, że suknia ślubna to już nie piękna suknia ślubna z wersetą łączoną wielką suknią, tylko może być to bluzka i osobno stringi. I stringi, a na nich spódnice. Ja sobie tutaj zrobiłem dla ciebie taki mały kolaż. To znaczy, widzisz, to mi się... Patrz. Znaczy jest to smaczne połączenie i myślę, że jest to coś w tym niezłego. Tutaj widzę firanę, brzuch, a jak wiemy mam niezły. Ale to jest zarezerwowane tylko dla kobiet, które mają idealną figurę. I no, uważasz, że to jest hit, no tak, czy to jest hit? No tak. Nie, myślę, że to jest hit. W moim wydaniu to będzie super hit i nowy trend. Mianowicie, mało tego, tą, jak to się nazywa, spódnicę, co? Tak. Z tej spódnicy zrobię sobie potem spadochron. Dobrze, okej, czy jesteś zadowolony? Ja tak, dziękuję. Pokaż co masz dla mnie. Jak wiemy, żyjemy w czasach instafejmu i nie tylko. Niektórzy całkiem gorąco ciągną ten temat. Tudzież nie wiem, czy słyszałeś o kimś takim jak Candy Can. Proszę, numer raz, numer dwa. No nie. Tak w skrócie, moi kochani. Wygląda on tak. Jest to połączenie hip-hopowca, Niemca oraz no Hello Kitty. No taki... Jest to nowy pomysł w ogóle na siebie. Ale powiem ci, że w tym jest coś fajnego, bo na początku myślisz, że jaki przegięty koleś, a z drugiej strony ma mięśnie, jest taki męski. Znaczy on ma mięśnie i tyle. I mało tego, wystarczyło kilkanaście tam zdjęć na Instagrama, żeby chwycił go sam Diesel. Ty, ale popatrzcie, to wszystko fajnie wygląda, to nawet gra. Na pierwszy rzut oka myślisz, jaki tandetny... Wcale tak nie myślisz, po prostu na niego, wiesz. Nie, bo tylko dlatego, mówisz tak tylko dlatego, że... Pokażę publiczności, tak, państwu, ale mówisz, chodzi. Przepraszam, ale mówisz tak tylko dlatego... Mówisz tak, myślisz nie. Mówisz tak tylko dlatego, że ma super ciało. A gdyby to był jakiś tam zwykły, chudy koleś, zobaczył go w takiej stylizacji, byś pomyślał, co byś pomyślał, jaka? Przegięta wichura. Wichura, dokładnie właśnie. I co go broni? Super seksy ciało, więc jaka jest prawda? Po prostu wszyscy... Bez ciała nie wychodzi. Dobra, słuchaj, ja dla ciebie coś bardziej stonowanego i eleganckiego, jak to zawsze ja. Więc tak, słyszałeś o takiej imprezie Złote Globy? Może? No pewnie. No zobacz, Całe dzieciństwo tam Złote Globy 2015, no nie obeszło się bez afery. Czy znasz tą panią? To jest taka lekko brzydka, taka troszeczkę mniej urodziwa pani. To się mówi charakterystyczne piękno. Nie znam w ogóle. Ten kubrak w ogóle do mnie nie przemawia. Tak, i to była jedna z afer. Ją w ogóle wpuścili? Tak, wpuścili. No, o dziwo ją wpuścili. To jest afera na Golden Globach, że ona się tak ubrała. No, według mnie wygląda źle i ta cała sukienka i to wszystko to jest pomyłka. Ale co ci chciałem powiedzieć? Przygotowałem dla ciebie coś fajnego. Otóż przegląd wpadek z Golden Globów. Czyli Julia Roberts. Ale słuchajcie, rok 90, ale poczekaj! Ała! No! To jest rok 1999. Tego tak. Gdzie Julia Roberts ze słynną bagietką w buzi, którą wyciągała tylko przed kamerą, pokazała się w jakiejś tam ciekawej... Nie, chodzi, widzisz, zwróć uwagę na tą marynarkę. To jest nie chodzi o kolor, ona jest po prostu wielka, to jest drobna kobieta. Wygląda tak, jakby pożyczyła ją od swojego faceta, który jest wielkim ochroniarzem. Może wtedy nie zarabiała. Ale patrz, dobra, lecimy dalej. Teraz cię popatrz na Cate Blanchett. Cate Blanchett, ja uważam, że ona by zagrała nawet psa. Ona niewielokrotnie, ale słuchaj, ale popatrz się na tą stylizację. Cate Blanchett. Popatrz, bo ja wiem, że ty ją bardzo lubisz, bo grałeś z nią w tym filmie. Nie, ja grałam z nią w takim jednej reklamie pewnego innego domu. Niestety mnie wycięli ze względów budżetowych, no po prostu nie udźwignęli tego. Słuchaj, ale widzisz tą stylizację z 2002 roku. To jest wsiurstwo już po całości. Znaczy ty tak wyglądasz na studniówce. Wiesz co? Bardzo podobnie. Mam dla ciebie. To jest piękne, nie? Ja mogę to pokazać? Możesz to pokazać. Ja zakładam to tu i teraz. Kamera. Czy kamery widzi? Tylko ja bym jeszcze dołożył tak jak Bjork jajko, żeby wyglądać jak łabędź. No bo ty byś wolał bardziej kontrowersyjnie, ale nie, uważam, że to jest wielka pomyłka i tutaj następna pomyłka. Rozamunda 2015. Pique. Właśnie. Rozamunda. Nawet wiesz co, nie wiem kto to jest, ale generalnie chodzi o to, że zapomniała góry stroju. No to jest mega jakaś wpadka. Znaczy to jest słabe, Jezu, to jest 2015. Tak, no popatrzcie jak to wygląda. Nie, skandal, jakieś dwa paski po prostu i koniec. Koca. No to był mój ten. Widzisz jakiś przegląd przygotowałem piękny? Piękny przegląd, piękny Dziękuję. Przegląd. Ja już wezmę to Dziękuję bardzo. To był piękny przegląd. No to co? Słucham. No więc kochani, w showbiznesie przeszliśmy już rasizm. Teraz powstało nowe ciekawe zjawisko, mianowicie ageism. Nie wiem, czy ta pani coś ci mówi. Monika Bellucci. Monika Bellucci, dokładnie, tam 500 000 razy tam i z powrotem, na wszystkich kontentach była uznana za najseksowniejszą i coś tam, kobiety świata. Tak. I teraz powstał nowy temat. Będzie nową dziewczyną Bonda, która jest starsza od Bonda i... Ona będzie nową dziewczyną. No jest dziewczyną, już tak? Jest tak. I no powstał wielki temat, czy wypada, czy nie wypada, że jak to może tak być w ogóle. Ja uważam, nie dajmy się zwariować w ogóle, przede wszystkim strasznie mnie to, że jak jesteś w telewizji, to w tych nawiasach jest ile masz lat. A czy to cię określa? To tak jak powiedziała pewna znana modelka, zresztą omówiliśmy o niej Orefis, która ma 80 lat. Ale... Jak ona powie, że ma 32 lata, to będzie miała 32 lata i uważam, że coś takiego jak wiek nie powinno być jakimkolwiek wyznacznikiem tego, co możesz. Ale bardziej jak wyglądasz tak, jak tak już nie powinien się przejmować wiekiem, że ona jest sexy wiekolwiek. Tak, ale... Czy 20 lat temu wygląda też super. No i co, zgadzasz się ze mną? Wiesz, że ja kocham tą Bellucci. No nie. What's happened? Dzień dobry, aniołki. Dzień dobry, Czarla. Mam dla was nowe zadanie. Lecicie na Brooklyn, żeby uczesać celebrytki na pokaz Hip-Hop Gangsta Fashion Week. W walizce macie wszystkie potrzebne rzeczy. Pamiętajcie, nikt nie może was rozpoznać. To chyba wiadomo. Czarla, pogrzało cię? Czarla, to nie jest mój kolor. Chcę podwyżkę. Ja drugą. Zrobimy to. Lecimy na Ryana. Mi zajmie. To są te celebrytki. Get ready for this. Yeah! I'm waiting, I'm black. And I'm such a come on. Come on, sister. No, i jak ma być? Prosto, klasycznie, bez fanaberii. Dobra. A te kaskady, kaskady, kaskady. Pięto! Dla każdej. And now flashback! Słuchaj. Wiesz, kto jest, że tak powiem, na mieście mówią nieślubnym dzieckiem Diany Ross? Nie, kto? Ty! Jesteś sługą House'ku! Czekaj. Początek wiosny, skończyły się problemy, zaczęły się wakacje. Hała, krzywi mi w głowie to kac, czy to zdrowie. A już, Hej już! Jarosław Jeźwin. Złatenko Bielski, witamy w programie Go Go Fashion! Prawie się czekaj chwilę. Uważaj.